Kolejna para asów. Z tą parą szóstek mogę sprawdzić przeciwko odbiciu z Under the Gun nawet. Mamy sporo więcej niż podstawowy stack, również ten gracz za nami ma duży stack. Zrobimy nasz standardowy C-bet w wysokości 40 centów. Przeciwnik sprawdza. Kolejny... Możemy ustalić na 98. Szafirro, okej, mamy, stakujemy się, przeciwnik robi podbicie za pół swojego staka, to w praktyce oznacza all-in, nie ma sensu dla nas teraz, nie wiem, tylko sprawdzać, potem zaczekać na river, jeżeli przeciwnik ma lepszą rękę, to ma lepszą rękę, ma 10-9, bardzo ciekawe zagranie ze strony przeciwnika było, sprawdził 3-bet z 10-9, odpowiednią notkę. Sprawdził 3-bet z 10-9, potem wrać z król 7-2 bodajże. Król 4-3. Praktycznie z niczym. Znaczy no z backdoorami, ale takimi dosyć wesołymi. A potem na kiedy trafił dziesiątkę i versus kolejny bet zagrał Olina. A no ewidentnie gracz szukający wrażeń. To dobrze, no mam nadzieję, że miał te wrażenia, których szukał. My się zadowolimy jego buy-inem. A nie zdążyłem powiedzieć do końca, Szafirro właśnie dokonał subskrypcji, dziękuję za wsparcie streamu. Dziękuję za dołączenie do subskrybentów, zbliżenie nas o jeden bliżej do kolejnej edycji Spin & Żubrówka.